Witajcie moi drodzy w nowym filmie na moim kanale. Dziś wyjątkowo omówię całą kolekcję jednego z co bardziej kultowych komiksów. Tutaj znowu w poprzednim odcinku wywołam do tablicy wielbicieli serii Komiks Fantastyka. Przepraszam, widać mój palec. Bo na tapetę biorę sobie, zresztą pokażę. A tego łobuza. Przypuszczam, że wielu z Was zna ten komiks, zna tę serię. Jedni być może skończyli na tym, co skończyło wydawać komiks, wydawnictwo Komiks Fantastyka, czyli do albumu Prawo Ardeli. A być może niektórzy poszli dalej i już przeczytali całość. Także tak postaram się tak pokrótce, nie będę może obawiał tak za bardzo szczegółowo tych komiksów, a pokrótce pokażę Wam mniej więcej o co chodzi. Dość powiedzieć, że to misko jest konkretne. To misko jest dosyć konkretne. Tu Wam pokażę dla porównania. O tak, proszę. Nie wiem, czy zobaczę. Nie wiem, czy pójdzie. Proszę. Bardzo proszę. Jak to jest? Jest to potężny komiks. Potężny album. Także zasiadamy. Przepraszam, że zobaczcie te palce, ale jeszcze muszę się przyzwyczaić, bo nowy sprzęt do nagrywania wjechał. Także tutaj też pierwszy test. No ale dobra, otwieramy. Album sygnowany, wydany poprzez Egmont. Troszeczkę dodatków tutaj. No i szczerze powiedziawszy, nie jest tu zbyt dużo, no ale takie co bardziej ogólnikowe są. No, no i tutaj oczywiście tutaj jeszcze jest to pierwszy, no właściwie tak, pierwszy po prostu komiks albo właściwie seria sygnowana rysunkami pana mistrza Grzegorza Rosińskiego. No i tutaj jeszcze mamy coś takiego, że tego opowiadania wcześniej nie znałem. Także dla mnie to też jest zaskok. Jest to dla mnie zaskok, że po prostu jest udostępnione właśnie w tym integralu, bo seria tych integrali składa się z trzech potężnych, właśnie tak potężnych albumów. Wieża Rozpaczy. Zastanawiam się, gdzie to w ogóle umieścili, bo tu już jest mowa o Orchidei, ale no i też oczywiście postaram się zaprezentować okładki, a co oczywiście sugerowała ta okładka, powinniście już to znać. Też pierwszy album w ogóle wydany, sygnowany logiem komiksu Fantastyki. Też był bardzo potężny format. Nie wiem, czy nieporównywalny z tym, bo nie mam niestety pod ręką oryginału. Jest nieco zmienione tłumaczenie tych komiksów. Co niektóre być może zobaczycie to na filmie, ale co niektóre imiona na przykład zostały pozmieniane. Tutaj jedna z postaci nie nazywa się Rons, tylko teraz już nie pamiętam jak to było, ale może natrafimy. Tak, proszę bardzo, bardzo kultowy komiks. Tu jeszcze sobie przypominam, troszkę będę przerzucał, bo tu jeszcze będę miał do zaprezentowania dwa albumy. I tylko jeden z nich jest jeszcze sygnowany nazwiskiem pana Grzegorza Rosińskiego. Tutaj trafiłem. To jest jedna właśnie z większych zmian, ale to też natrafimy. Tu też na to natrafimy. Jeśli
uda mi się natrafić, to zaraz zobaczycie, że jest zmieniona, bo w oryginalny ten pan był nazywany Paktor. O jest, a tutaj mamy Raktora. Nie wiem, czemu, dlaczego to zostało tak zmienione. Rons też tam był jakoś inaczej nazwany, teraz już... Proszę bardzo, następna zmiana. Hasło. W oryginale przecież było Redder Or, jeśli dobrze pamiętam. A tu proszę bardzo, znowu coś innego. Jeszcze tak wrócę kawałeczek, Bo teraz sobie przypominam, że tu gdzieś jeszcze był taki jeden mały błąd. Ale to był w oryginalnym komiksie. Zdaje się, że tu... Że było coś na przykład, chyba to było to akurat, że tu było troszeczkę tego tekstu napisane i nie troszeczkę było takiego nieusuniętego fragmentu z oryginalnej francuskiej wersji. Także oczywiście scenariusz André Paul Duchateau, przynajmniej w tych czterech, pięciu pierwszych częściach. Tu właściwie już mamy końcóweczkę. Tu się jeszcze nie ujawnia antagonista. Antagonista główny się ujawnia dopiero właściwie od drugiego albumu, który właściwie już jest teraz. I tu było Więzień Wieczności. Pierwszy album właściwie powinien się nazywać Przybysz z przyszłości, a tutaj Ostatnia Wyspa. W oryginale był Przybysz z przyszłości, znaczy w oryginalnym polskim wydaniu z komiksu Fantastyka. No i tutaj. No chyba postać raczej znana, jeśli chodzi o właśnie tego pana. Oczywiście będzie pokazane więcej, także jego kultowy kask, jego kultowa fajeczka. O proszę bardzo, tu już go bardziej widać. Będzie nam towarzyszył właściwie do komiksu Prawo Ardeli. Proszę bardzo. Tutaj zostaje wysyłany z misją unieszkodliwienia Orchidei. Co oczywiście, jak dobrze pamiętacie, nie zakończyło się to dobrze dla Jansa. To są ci dwaj agenci, którzy uratowali Jansa właśnie w pierwszym albumie. Zostawili Orchideę na pastwę losu. Może nie będę spoilerował. Jans oczywiście zabiera Orchideę w swoje czasy, gdzie wyruszają na planetę Ardelię. Co też raczej powinniście kojarzyć. I tutaj też takie nawiązanie, że bodaj chyba na tyle pierwszego albumu właśnie Przybyszu z przyszłości, właśnie w wydaniu komiksu Fantastyka, bo właśnie było właśnie to, a obok tego stał właśnie Funky Kowal. Przypuszczam, że kojarzycie. Też było tylko napisane Funky and Jans. Ja myślałem, że to będzie jakieś takie wydawnictwo właśnie takie, dopóki oczywiście nie przeczytałem właśnie Funkiego Kowala, którego ciągle mi niestety brakuje. No ale ceny naprawdę są zaporowe. A nie zapowiada się na to, że nie zapowiada się na to, żeby było jakoś żeby była zrobiona jakaś reedycja tych komiksów czy coś w tym rodzaju. Tutaj walka oczywiście o prawo pozostania na Ardeli, co kończy się oczywiście buntem. Proszę bardzo. Przyznam, że bardzo ładnie jest pokolorowany. A sam jeszcze w swojej biblioteczce mam, jeśli chodzi o pana Grzegorza Rosińskiego, no jeszcze mam Szninkla, też w podobnym formacie, pokolorowany. Wydanie oczywiście segmentu z paroma dodatkami. No i zebrało mi się kilkanaście albumów Torgala, którego też pewnie omówię. Tak, tu jest ta pułapka na Jansa, trzy orchidee. Które też oczywiście, wracając do Torgala, będę chciał oczywiście omówić.
Ale to być może w późniejszym czasie, bo jeszcze nie wiem, jak to ogarnąć, ale już się tak zastanawiałem, czy nie ogarnąć tego właściwie takimi cyklami, że po prostu, nie wiem, pierwsze dwa albumy zrobię filmik, po tym od trzech starców z krainy Aran po upadek Brexarif, no brakuje niestety mi Gwiezdnego Dziecka. Być może ze względu na to, że no nie jest dostępny. Można wyrwać oczywiście oryginalne orbitowskie jeszcze wydania. No ale ja czekam na dodruk od Egmontu, tylko że teraz sprawa jest o tyle ciekawa, że teraz mam po prostu wywala mi reklamy właśnie kolekcji Hachette z tymi komiksami, więc nie wiem, czy po prostu Egmont utracił prawa do tej marki. Ale ja ich kupować nie zamierzam, skoro już właściwie mam 17 albumów. Przepraszam, 16, bo nie brakuje mi tego Gwiezdnego Dziecka. Mam od pierwszego do 17, czyli do Strażniczki Kluczy. Więc właściwie mam pełną krainę QA, historię w krainie QA, historię Czarnej Galery, która się właściwie można by zacząć od trzech starców z krainy Aran. Chyba to raczej cyklami omówię. Tak, i tutaj teraz też Mutanci z Xanai. Nie wiem, czy pamiętacie. Była taka historyjka, właśnie wydana przy okazji wydania tego albumu, że wkradł się w tytuł mały błąd. Oczywiście oni się przyznali dopiero przy wydaniu albumu Gladiatorzy, że było Mutanci z Xanai. Jeśli tak oczywiście, jeśli się to czyta. I było takie podsumowanie. Muntanci psia krew. No i oczywiście początek tego komiksu. Walsory oczywiście. Dalej więzi Jansa. No ale Orchidea oczywiście znajduje sposób, żeby wydostać Orchideę z tej pętli. Sama siebie, nie co ja mówię. Orchidea, wydostać orchideę. Dobra. Całe ja. Tu już są na Xanai. Zaczyna się przygoda właśnie już na planecie, gdzie mają dotrzeć do Czarnej Góry. Można zaobserwować też oczywiście proces mutowania mieszkańców tej planety. I tutaj poznajemy oczywiście Argora, następnego antagonistę. Oczywiście z czasem też będzie on zmieniał wygląd. Tę postać pewnie też poznajecie oczywiście. Tutaj jeszcze bez imienia. Imię dostanie, imię ona dostaje dopiero na sam koniec tego albumu. Tu już dotarli do Czarnej Góry, która się potem okazuje się być kultową ich świetlistą górą. Tutaj się przedostają. Już w głąb tej góry. Tutaj oczywiście nie wiem, jakim cudem Walsary widzi przyszłość, ale okej, tak zwany translator. Czy jak to się tam teraz w tym komiksie nazywa? W oryginale był translator. Nie wiem czemu. Ale okej. Darujemy sobie. No i być może płynnie przeskoczymy sobie do. A może jeszcze scenka, że. Zostaje nadal na jej imię Aurora. Przez Kilala. Późniejszego oczywiście przyjaciela Jansa. I tu się zaczynają gladiatorzy. Także okładki zostały właściwie zachowane oryginalne, tylko że przyznam, że w tak dużym formacie przepięknie to wygląda. Bardzo przyznam, że to bardzo ładnie to wygląda. I zaczynają się gladiatorzy, czyli domniemywałem, że będzie koniec. Przynajmniej tak domniemywałem, bo no nie było jak mieć źródeł, żeby się dowiadywać, czy będą jakieś, czy są, czy będą następne albumy z tej serii.
Więc zaskoczeniem właśnie było, że wydanie Prawa Ardeli, który już jest w drugim albumie i co też zaskoczyło mnie dopiero teraz, po przeczytaniu tych komiksów, że... Ale to może dotrę już, jak już otworzę drugi album. Bo ten, jak mówię, jest... Ten album jest pierwszym z trzech integrali. Jest tego w sumie bodaj 12 albumów. Może tak jak mówię, będę przerzucał. Będę po prostu przerzucał, być może się tam podzielę gdzieś, jak wiedzą, czasem po prostu, nie, bo będę się zastanawiał, bo tak jak mówię, jest to robione przeze mnie na spontana, więc researchu sobie tam nie robię i tak dalej. I moim zdaniem jedna z najgłupszych scen. Właśnie to. Potem będzie jeszcze jedna, którą też wam pokażę, bo to też jest moim zdaniem jedna z najgłupszych scen w tym albumie. Druga, o właśnie, już leci. Tu być może będziecie kojarzyć, co się stanie. Tutaj też nie będę was spoilował. W każdym razie w tej chwili już są na ziemi i szykują się do wielkiego turnieju, bo królowa Ardelia zagraża wojną ziemi. A, i tutaj jest jeszcze jedna postać. Tutaj jest jeszcze jedna postać. Teraz nie przypomnę sobie. Być może też jest zrobione. Być może. No nie, nie ma. Dobra, nie szans tym. W każdym razie szukam, czy gdzieś będzie jego imię tutaj. Dobra, mniejsza z tym. Ale w każdym razie też powinniście poznać. Tu oczywiście przedstawienie ataku. Jeszcze przedstawienie. Walka gladiatorów po prostu w formie takiej walki gladiatorów. Prawdziwy atak oczywiście nastąpi dopiero w piątym albumie. Tutaj trzy wiedźmy. One jeszcze odegrają swoją rolę później. Ci, co czytali, to oczywiście wiedzą. No i tu już walka z Argorem. Tutaj wiadomo, jak się to kończy. Że tak zaspoiluję tym, co nie czytali. Więc mam nadzieję, że gdzieś oczywiście pójdą w tym komiks. Jeśli w tę serię komiksów, jeśli oczywiście będą chcieli, bo Grzegorz Rosiński ma taką dosyć specyficzną kreskę i nie każdemu się będzie podobać. No i w sumie tak możemy zakończyć jako taki pierwszy album. Także tak się to prezentuje. Tu oczywiście zaprezentuję wam tył. Oczywiście spis albumów, spis komiksów, które znajdują się w tym albumie. Cena. Oczywiście jest to wydanie starsze niż kolekcja kajków i kokoszów. Mówię o złotej kolekcji. Ale przechodzimy do albumu numer 2. Jak tutaj jest napisane, drugi tom, wydanie zbiorcze, równie potężny album, więc nie będę go oczywiście porównywał, bo to już mogliście zobaczyć troszkę wcześniej. To jest wydanie 2022, to czyli właściwie chwilę przed zaczęciem albo w trakcie zaczęcia złotej kolekcji, więc może dlatego takie ceny. Ale mniejsza z tym. Tutaj oczywiście kilka dodatków. Także oczywiście wszystkiego wam też nie zaprezentuję. Tutaj jest zaprezentowane coś.
co przypomina mi album numer 2, komiks numer 2. Być może to była jakaś żartobliwa uwaga. Niestety nie ma tu polskiego języka. I okładka numer 1, czyli Prawo Ardeli. Co mnie tu zaskoczyło? Ja się po latach po prostu, tu i nawet z tych dodatków się dowiedziałem, że tutaj była współpraca już nowego rysownika, Zbigniewa Kasprzaka, z panem Rosińskim. Wiem, że te strony są tu troszeczkę poprzeplatane i ciężko tu jest właśnie, tu jest jeszcze, okładka jest jeszcze autorstwa pana Grzegorza, ale tutaj naprawdę ciężko się dopatrzeć różnic. Być może ktoś, kto ma lepsze oko, może dostrzeże. One są oczywiście sygnowane podpisem KAS. Ale tutaj nie zwracałem na to specjalnie uwagi i sam jestem w ogóle tym zaskoczony. Także też tak pokrótce. No i tutaj też oczywiście na długie, długie lata po wydaniu tego komiksu, tam wiadomo, tam komiks Fantastyka sobie działał dalej. Wydając tam oczywiście Wieczną Wojnę, Waleriany, cykl W poszukiwaniu ptaka czasu, jeśli ktoś oczywiście pamięta, nie wiem, czy coś, nie pamiętam teraz, czy, co tam było więcej, ale to tak. Pokrótce opisując to, co pamiętam. Tam oczywiście gdzieś tam Nowe Przygody Falkiego. Trzeci album jeszcze chyba został wydany w tej formie. Ale u nas już nie za bardzo chcieli komiksy sprowadzać, więc szczerze powiedziawszy, zetknąłem się z tym w formie, nie jestem z tego dumny, pirackiej, czyli skany. Czyli to są skany, czyli po prostu w formie skanów. No kurczę, jeśli tu jest to poprzeplatane, no to naprawdę bardzo ciężko jest to wyłapać. Być może po tym już w następnym albumie, w następnym komiksie będzie to lepiej widoczne. Tak, to jak mówiłem, trzy staruszki, trzy wiedźmy. Jedna z nich. Ale to jeśli czytaliście, no to wiecie, o co po prostu chodzi. Jest to takie oczywiście ogólnie takie, nie wiem, jakby to nazwać, dark fantasy, science fiction, jakieś takie pomieszanie tego jest, podróże w czasie i tak dalej, bo to też oczywiście jeszcze potem są nawiązania. Tu już oczywiście wie, jeśli ktoś czytał, to wie, jak skończył Valsari. I następny komiks, Planeta Czarów. Czyli tutaj już wkraczamy już do rysowania. O właśnie, proszę. Już nie rysował tego Grzegorz Osiński. No ale tu nawet widać różnicę. Ale nie, żeby to było jakiś tam nie wiadomo jak jest. Jest to w dobrym klimacie. Także proszę, zobaczcie sobie tutaj. I z tymi komiksami też oczywiście, tak jak powiedziałem, zetknąłem się właśnie w formie pirackiej. Już potem. Ale po prostu te skany nie oddają tego, to co jest na papierze. Jest po prostu no prześwietnie. Jest świetnie. Te kolory takie żywsze. Nie wiem, być może skanery z urządzeń wielofunkcyjnych przekłamują. Tutaj się nie wypowiem, chociaż mam, ale nie próbowałem skanować komiksów, bo... No bo nie. Także proszę bardzo, zobaczcie sobie. Za niedługo powinniśmy zacząć album numer 7. O, proszę bardzo. Już tak przeskoczymy. Dzieci nieskończoności. Oczywiście.
Album sygnowany już też. CAS, albo KAS, jak kto woli. No i widzę, że ten, jak tu patrzeć, już troszeczkę się polecieli z czasem do przodu. Tu już jest, tu już jak widzicie, jest potomek, albo raczej potomkini Jansa i Orchidei, która też oczywiście będzie miała tu swoje przygody. Tu jeszcze jako małe dziecko, ale potem już będzie troszeczkę starsza. Troszkę ją upodobnili do Orchidei, co zresztą już teraz widać. Ale naprawdę klimatycznie jest rysowany. Jest to klimatycznie narysowane. Dosyć fajne tłumaczenie tych komiksów. Znaczy, tłumaczenie. Dosyć fajnie fabularnie jest to napisane. Co prawda jest parę komiksów, które mi się mniej podobają, ale tu może nie będę się wynurzał, które. Bo to jest, bo to wiadomo, kwestia punktu widzenia zależy od punktu siedzenia, więc to było, jest i będzie. To już troszkę przeskoczę, ale bo tak już właściwie skaczę. Już widzę, że film dobija już powoli do pół godzinki. Także ten z trzecim albumem też się będę streszczał już. Proszę bardzo. I tu niedaleko właśnie jest już następny, ósmy album, ósmy komiks. Oblicze potwora. Tu jeszcze Orchidea jest mała. Albo raczej już pod taką latorość podchodzi. No oczywiście. Także proszę, oczywiście nie pokazuję całej strony, tak jak zwykle. Nie pokazuje co strony, chociaż czasem mi się zdaje, że przekartkować po stronce. Tu już nawet nie mówię, ile to ma stron, bo nie wiem, czy to w ogóle ma sens opisywać, jakie są wymiary, mierzyć, jak co niektórzy robią, czy tam ważyć, że waży skubany z 1,5 kg, bo tu się chyba wiele tu chyba się nie strzelę. Ale faktem bydlak jest ciężki. Bydlaki, wszystkie trzy. A też jako tako nie wiedziałem, żeby jeszcze były gdzieś tam pokazywane takie krótkie prezentacje właśnie tych trzech albumów. Więc tutaj pokrótce, tak jak mówię, pokrótce, bo to nie da rady po prostu, żebym omawiał bardzo szczegółowo, bo ten filmik musiałby mi zająć z 1,5 godziny, a raczej tego nie chcę. Także proszę bardzo. Następne i powoli będziemy kończyli. Tu jeszcze parcie postać Kilala czy Kailala, jak zwał, tak zwał. Proszę bardzo. Z czasem oczywiście też Wam pokażę i Torgale, i tego Szninkla, chociaż tu ze Szninkiem to się będę chyba musiał się posiłkować jakimiś zakładkami, żeby nie pokazywać Wam oczywistych rzeczy. Aj. Możemy w sumie na tym zakończyć. Do album numer 2. I tak, proszę, następny. No, cena podobna. Tylko że jest w innym kolorku. Wydawnictwo Egmont. Bo całość Egmont wydał. No i wydanie zbiorcze, tom trzeci, czyż tam album numer 3. Tu już troszeczkę chyba jest. Dobrze. To też jest chyba wydawnictwo, czy być może dodruk z 2022. Być może jest to dodruk, bo też tego nie śledziłem. No i oczywiście znowu troszeczkę dodatków. Także jest co czytać. Tutaj proszę. Znajdziecie, że porcję rysunków od pana Kasprzaka. No i tutaj właściwie bym mógł powiedzieć, jeśli oczywiście kojarzycie nazwisko, albo jeśli nie, no to być może
Takie dwie okładeczki. Być może będziecie kojarzyć, bo on ma też taki specyficzny styl. Jak mu się udało upodobnić do mistrza Rosińskiego? Oj, tu wam tego nie pokażę, bo chciałem wam pokazać, ale tego nie zrobię, bo to troszeczkę treści, że tak powiem, plus 18. Ale to w takich komiksach to. No i zaczynamy. Album numer 9, komiks numer 9. Księżna Ultis, tak? Tutaj oczywiście te kultowe transaktory, no kurczę, no ale to wygląda prawie identycznie jak ja w pierwszych albumach. W pierwszych komiksach, w drugim, trzecim, czwartym. Proszę bardzo. Jak mówię, teraz się już będę streszczał. No a jeśli chodzi o moje plany jeszcze, jeśli chodzi, bo teraz miałem dłuższą przerwę, jeśli chodzi o wypuszczanie filmików, jeśli chodzi o moje plany na następne właśnie prezentacje komiksów, no to mam tak, chyba zrobię to w jednym cyklu, bo mam kilka zeszytów autorstwa Charlotte Pawel, tudzież jeśli ktoś nie kojarzy, to przygody Jonki, Jonka i Kleksa. Mam dwa komiksy mistrza Baranowskiego, więc też to chyba raczej będę chciał nagrać jednym ciągiem, tak jak robię to teraz. Mam integral Hugo, który właściwie już był w przygotowaniu, no ale, że tak powiem, zesrał mi się telefon. Wtedy, za przeproszeniem. Teraz patrzę, czy nie pominęłem gdzieś jednej okładki. Chyba jeszcze nie. Jeszcze nie pominąłem. I tak mówię, przeskakuję. Tu jest następny. Tęczowa plaga. No już tak wkraczamy bardziej tak, moim zdaniem, w taką sferę przemieszania fantasy z science fiction. No to już takie... No... No nie wiem, tak... Tutaj jeszcze... Nie wiem, czemu mam takie skojarzenia z Krainą Kła. Tylko rzeczywiście nie ten rysownik. Ale naprawdę, jak panu Kasprzetkowi się udało doścignąć styl, bo też miałem styk właśnie z kilkoma jego komiksami w młodości. No i to nie jest to taki całkowicie jego styl. Właśnie zagłady Atlantydy. Ostatnia przystań chyba też była jego. Też był taki dwuzeszytowy taki albumiki. Ale tu nie jestem pewny, czy akurat on to rysował. Strzelam, że tak. Proszę bardzo. A co jeszcze do moich planów? Bo tutaj być może zakończę moje już wywody komiksowe, bo też nie zamierzam, może nie tyle nie zamierzam, co jeszcze musiałbym sobie przypomnieć, co mi się jeszcze kiedyś podobało. Bo jeszcze fakty, bo jeszcze mam Rorka, dwa integrale, ale na to będę potrzebował czasu, bo fabularnie jest komiks, fabularnie te komiksy są bardzo rozstrzelone. I tutaj nie wiem, jak to ogarnąć jeszcze. I tutaj też będzie zmiana wydawnictwa, bo wydawnictwem jest Kurz. I jeśli chodzi o komiksy Tadeusza Baranowskiego, no to jest teraz jest wydawnictwem jest Ongryz. I jeśli chodzi o Antresolkę, Profesorka, Nerwosolka, to co też pokażę. Jedna rzecz mnie zaskoczyła. Mocno. No ale kończymy Jansa.
to się rozstrzeliło po prostu w inne tematy. Być może też, okej, kontynuujemy dalej te rozstrzelone tematy. Być może też wrzucę jakieś filmidła z moich retroskładanek na konsoli. Trochę mi się tak uzbierało. Jeszcze powinien być jeden album, ale chyba... Nie pominajmy jeszcze okładki, okej. Bo tutaj bardzo fajnie widać właśnie na że tak powiem, grzbietach kartek. Jak to wygląda. Także spójrzcie sobie. Tutaj oczywiście jest wspomnienie walki między Jansem i Argorem, ale kurczę. Nie wiem, czy to jest jakiś przeskan z tych starych komiksów, czy po prostu pan Kasprzak tak to udał, bo jest tak to podobne do komiksu Gladiator. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale bardzo ładnie to jest oddane, jeśli to oczywiście jest przerysowane, a nie przeskanowane. No i Kraina Otchłani. Jak na razie ostatni album tej serii, ostatni komiks. Kończący cykl, jak na razie powiedziałem, bo nie robiłem researchu, czy jest coś dalej, ale prawdopodobnie chyba już nie. Także proszę was bardzo. Jakościowo też bardzo ładnie wydany komiks. Zresztą, jak w sumie każdy z tych integrali, które mam. Także proszę bardzo. No i właściwie mógłbym na tym zakończyć. Jeszcze może tam przerzucę tam kilka kartek, bo już dochodzi, widzę, że dochodzę już do 40, do powoli 40 minuty. To jeszcze Ardelia. Kurczę, ale pięknie wyrysowana. No przyznam, że jeśli chodzi o rysunki Kasprzaka, to naprawdę mocno zbliżone do mistrza Rosińskiego. Dobra, to już może nie będę spoilował. Tył. Ceny nie będę pokazał, bo jest ta sama, co w pierwszych dwóch albumach. Egmont oczywiście, spis albumów. Musiałbym zorientować się, czy jeszcze istnieją jakieś nowsze albumy, ale chyba już nie. Mi się wydaje, że cykl został już zakończony. No cóż, moi drodzy. Tom trzeci. Tom drugi. No i myślę, że co najbardziej kultowy tom pierwszy. I wiem, że można go dostać. Ostatnio nawet natrafiłem gdzieś w Empiku. Żeby był wystawiony po prostu pierwszy tom. Oczywiście w pełnej cenie, bo wiadomo, gdzieś tam ze sklepów internetowych zwykle jest zniżka. No ale mimo wszystko, no może jeszcze w innym jest, pokażę wam grzbiety, no bo to... To jest takie samo, tylko że po prostu w kolorach wydanych. Tak jak albumy. Także może nie będę prezentował wszystkiego, ale na półeczce też się to pięknie prezentuje. No nie jest to oczywiście grawer takie stricte takie, nie wiem, materiałowe, takie wykończenie, tak jest, tak jak właśnie w Kajku Koszu, to jest takie normalne, zwykłe, błyszczące. Nie ma grawera. Lakierów wybiórczych też się tu nie spodziewajcie. Ale mimo wszystko cenię sobie te albumy. Także dziękuję wam, moi mili, jeśli dotarliście do końca tych moich wypocin. I zapraszam na następny filmik z komiksów lub też z gier. Także trzymajcie się cieplutko w te chłodne dni. Cześć!